Dopóki nie rozumiałem, jak ważna jest energetyka w moim ciele i co od niej zależy, mimo że o tym wiedziałem, to diety żadnej nie trzymałem. Nigdy, przez całe moje życie. Zresztą pamiętajcie, że ja wyczynionym sportowcem to byłem 13 lat temu, nie? Także wycilujcie, nie było jeszcze tyle wiedzy, co jest teraz. Wtedy dieta, to by patrzyli na ciebie już na totalne UFO, nie? Ale gdzieś tam się już o tym słyszało i człowiek tego nie robił. I ja nie rozumiałem, po co ja to mam robić. Ja nawet tego tak naprawdę nie rozumiałem jeszcze parę lat temu. Po co tak naprawdę stosować dietę? I teraz patrzcie, zmienia się kontekst. Jesteśmy jedną wielką baterią. Jak wy nie zadbacie o to, żeby być naładowani na 100%, no to nie jesteście w stanie trenować, nie macie siły, nie macie ochoty do działania. Nie jesteście w stanie nawet być pozytywni, nie jesteście w stanie się czuć dobrze. A co dopiero przez tydzień, dwa, miesiąc dawać z siebie maksa na treningach. To jest nierealne. I teraz, jak ja wiem, że mi spada moja energia życiowa, to ja jem po to, żeby się naładować. I teraz albo sen, albo coś zjeść. No jeszcze ta medytacja. I ile macie już, mieliście tak, że nieraz zjedliście i nagle brrrt, energetycznie? Ja kiedyś tego w ogóle nie czułem. Kiedyś jadłem, ja nie czułem, że zmienia mi się energia w ciele, że nie wiem, że zaczynam czuć się lepiej. Nigdy tego nie czułem w ogóle. Ja nie byłem świadom, jak się czuję. A teraz ja cokolwiek wypiję, ja cokolwiek zjem, ja czuję, jak mi się energia w ciele zmienia. To jest niesamowite, że jak zaczynamy na coś zwracać uwagę, to jest tego po prostu ogrom. No i teraz banały, podstawy. Zero cukrów, soków, takich rzeczy. Oczywiście tam naturalnie wyciśnięte to jeszcze. Bo jak wy macie strzał cukru, to potem będziecie mieć zjazd. I to, co ja odkryłem, że jak przestałem jakiekolwiek słodkości jeść, zero fast foodów, zero alkoholu, to ja mam energię od rana do nocy. Ja mogę być głodny, ale ja mam energię cały dzień. To jest hit. I teraz, jak ja mam ciągle tą energię, to mi się chce książkę pisać, to mi się chce działać, mi się chce przyjść na trening, tak jak dzisiaj o 21:00 będziemy na pełnym bucie cisnąć. I to, jak dbam teraz o jedzenie, ja przez całe moje życie nie dbałem. I teraz wy musicie skumać. Spada wam energia? Albo zjeść, albo spać, albo medytacja. Nie ma innych opcji. Także dla was, no, zjedz lub drzemka. Ale wy jako wyczynowi sportowcy, jak już teraz macie ten kontekst, dobra, to ja muszę ładować swoją wewnętrzną energię jedzeniem. Musicie mieć idealnie dobraną dietę. I teraz bardzo dobry tip dla was to, że nie ma diety dla wszystkich. Bo jeden ma przyswaja bardziej lepiej to, drugi nie przyswaja tego, czwarty nie przyswaja tamtego. Wy musicie metodą prób i błędów znaleźć, co was energetycznie wprawia w bardzo dobry nastrój. I teraz zmiana tego kontekstu, jak wy zaczniecie teraz jeść coraz bardziej świadomie, zobaczycie, że będziecie mieć 100 razy więcej energii. I ja na przykład jem o co najmniej teraz połowę albo nawet 1/3 mięsa tego, co jadłem wcześniej. Czyli 2/3 aby wyrzuciłem. Ja się czuję lżejszy, ja się czuję lepiej, po prostu jest mi fajniej na co dzień. Normalnie to ja miałem takie uczucie, że jak zjadłem dużo, to mi ciążyło to na żołądku. Ja czułem, że tam jest taka rabotaju idzie rosyjska machina. A teraz jak ja jem lekko, to ja się mogę najeść, a ja się czuję lekko. Ja mogę iść trening zrobić pół godziny po tym, jak się najem nie wiadomo jaką ilością, czy to makaronu, czy ryżu, czy warzyw. I to jest fajne. I teraz jak spojrzymy znowu na jedzenie pod kątem energetycznym, jak wy będziecie wrzucać w siebie jedzenie, które się bardzo długo trawi, to wy macie bardzo duży wydatek energetyczny, żeby to spalić, żeby to przetrawić. Jak wyjecie mało obciążające nasz żołądek jedzonko, to wy potrzebujecie mało energii, żeby to strawić. I teraz jak my jemy bardzo wartościowe produkty, lekko strawne, to my dostarczamy ciału to, co potrzebuje, a organizm się nie męczy, żeby to strawić. I wy wtedy macie cały dzień świetną energię. Także możecie to tylko popsuć tym, że nażrzecie się na przykład mięcha nie wiadomo ile, będzie wam ciężko na żołądku i wtedy nie ma zupy, od razu jest zjazd. Już nawet od razu po obiedzie. Macie tak, że zjecie i od razu jest łubu-dubu. I teraz jedzenie was powinno dźwignąć. Ale jak jedzenie jest ciężkie, to jest od razu zjazd. Także pamiętajcie o tym i od dzisiaj się ładujcie świadomie swoją energetykę zarówno jedzeniem, medytacjami, snem.